arn.eu. Dzień dobry, Arn2EU. Ja jestem Dark Archon. A ja Neko. I zapewne zastanawiacie się, co my tu robimy, w skrócie, co ja patrzę. Już patrzę. Patrzę. Już wyjaśniam. Robimy przemeblowanie. Mhm. W zeszłym roku podczas maratonu charytatywnego zepsuł się mój automat do gier, ten z tyłu, a ja już dawno obiecałem, że zrobię samouczek na temat tego, jak taki automat zbudować. I stał tak cały rok. Głównie z powodu braku czasu i braku sprzętu do zamiany tego, co w środku się zepsuło, ale wreszcie znaleźliśmy okazję. Przy okazji robimy drobne przemeblowanie i mamy nadzieję, uda nam się za pomocą tego materiału, który tu się będzie robił, przygotować coś w ramach obiecanego dawno samouczka. Bo i praktycznie cały automat jest od środka do wymiany, więc będzie to idealna okazja, żeby coś z tym zrobić. Zabieramy się do opróżniania automatu przede wszystkim, co będzie ciekawe. No. Jestem masa syfu. Pa! Ale halo, tak wygląda wnętrze automatu na razie, przed remontem. Widzicie, wszystko się trzyma w zasadzie na kawałkach tektury. Nigdy nie miałem okazji go skończyć, czekałem z tym na was. Będzie do tego idealna okazja. To jest element, który w starym automacie się zepsuł. Wysiadła cała płyta główna, więc nie ma sensu naprawiać starego komputera. Zamiast tego do środka wyjdzie inny, który stoi tam. Bardziej wołane. Głównie wymianą jego będę się zajmował w trakcie naprawiania, ale dla was głównie rozbiorę go praktycznie całego, poskładam go niemal od zera, aby móc wam pokazać, jak buduje się taki automat i mam nadzieję, dzięki tej wiedzy uda wam się posiąść potrzebne informacje, by wykonać takie prace samodzielnie. Góra jest już niemal pusta. Została tylko sterta kabli, zasilaczy, przedłużaczy i drewnianych desek, które trzymały monitor na odpowiedniej wysokości. To moje półki. To są stare półki. Teraz zostały to tylko zasilacze i pojedyncza płyta, która utrzymywała całość w miejscu. Tu znajduje się panel kontrolny ze wszystkimi kablami. Do tego przejdziemy troszkę później. Teraz zajmiemy się opróżnianiem spodu, czyli naszej skarbnicy. Jeśli się przyjrzycie, u dołu znajdziecie, zauważycie folię niebieską, która... Z tym jest podwójna historia, bo gdy wstawialiśmy ten automat tutaj, on był jeszcze mokry z farby, więc po pierwsze miał zabezpieczać podłogę przed uszkodzeniem farbą, po drugie zabezpieczać podłogę ogólnie przed uszkodzeniem, bo nie zainstalowaliśmy na nim żadnych nóżek, ale to też zrektyfikuję teraz przy okazji reparowania maszyny. Dobra, trzeba ją opróżnić, jak widzicie, jest przepełniona gratami. Torba pełna kabli. Tu jest torba pełna gadżetów z Gamescomu z zeszłego roku. Jak widzicie, w środku miejsca nie brakuje. Cały spód automatu, oprócz mechanizmu do monet, który mamy tutaj, jest praktycznie nieużywany. W komercyjnych maszynach cały ten panel jest zamykany na klucz. No, nam taka funkcjonalność nie jest potrzebna, więc normalnie się otwiera. I narzędzia.
Halo? Jest alternatywny panel sterowania. Bo te panele mają to do siebie, że można je zdejmować i przepinając tylko jeden kabel dowolnie zmieniać. W planach miałem kiedyś przygotowanie drugiego takiego panelu, żeby można je było wymieniać w zależności od gry, która się gra. Teraz pokażemy, to są rzepy. No właśnie, bo to on się zamyka na rzepy. Tylko nie widać go teraz w kadrze, więc nie będę... Za chwilę. Całe pudło kart do Magic the Gathering się sypie. Nie uwierzycie, ile tam się mieści. Tu jest cała mała szafka plastikowa. Pełna najróżniejszych gadżetów, kart. O, tablet. To tyle, pusto. Opróżniony automat zajmuje prawie cały pokój. Opróżniony w większości, automat waży wciąż minimum kilkanaście kilogramów, jeśli nie kilkadziesiąt, ale powinien być już na tyle lekki, że mam nadzieję uda nam się go w miarę wygodnie obrócić. Teraz odkryjecie wielką tajemnicę automatu. Wielką tajemnicą automatu jest to, że jest z tej strony nie pomalowany. Też dłuższa historia. W trakcie budowania automatu nauczyłem się sporo rzeczy, która prawdopodobnie dla ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami, jest oczywistością. I bardzo dobrze, bo dzięki temu będę mógł wam przekazać rady, czego nie robić, a niestety, co ja w trakcie jego tworzenia robiłem. Dzięki temu, że ta strona jest niepomalowana, będę mógł wam również pokazać, jak go pomalować, bez konieczności korzystania z materiałów z sieci. Będę mógł to zrobić całkowicie własnoręcznie. Więc jak widzicie, automat jest teraz w stanie dość surowym, wymaga całkowitej reparacji. Rozsypuje się na kawałeczki, nie będę ukrywał. I to będzie dla nas wszystkich idealna okazja, żeby zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Nasz marki wykonany był z kawałka pleksji i papieru nadrukowanego własnoręcznie. Na początek jest to dobry pomysł. Z daleka wygląda fajnie, jak się go podświetli. Jeżeli zobaczycie tam, pozwólcie, że troszkę was tam skieruję. W środku znajduje się świetlówka, która się świeci i oświetla całe to badziewie. Panel takiego automatu, przynajmniej w naszym wypadku, ponieważ nie jest to automat komercyjny, więc używamy go tylko w domu i nie musimy się obawiać tego, że ktoś nam go rozwali. Nasz panel zamontowany jest za pomocą systemu rzepowego, który sprawdza się całkiem nieźle. Jest w takim stanie już niemal 4 lata i nigdy nie mieliśmy z tego tytułu żadnych problemów. Tutaj mamy klawiaturę, ponieważ automat był oparty na komputerze PC. Klawiatura czasem się przydaje do kontrolowania rzeczy, gdy coś pójdzie nie tak, na przykład do lekkiego resetu. Dodatkowo trzymałem tu małego laptopa bez ekranu, który służył mi jako serwer. No właśnie, tego słowa mi brakowało. Serwer. Więc automat jest fajny dla fanów elektroniki, bo mogą tam upchnąć tyle gadżetów, ile im się tylko podoba, pod warunkiem, że dobrze go schłodzą potem, żeby się nie przegrzał. No, trzeba by było tak, są dwie rzeczy, które tutaj trzeba by było zrobić. Trzeba by było odpiąć go od komputera, który nie jest podłączony, to jest kabel USB. Druga sprawa, to wszystko jest niezależne, oprócz tych kabelków, które idą tutaj. Jeden z nich idzie, jeśli się nie mylę, ja to budowałem. Jeden z nich idzie do mechanizmu monet. Ta mała płytka kontroluje wszystkie wciskane przez nas guziki, w tym właśnie mechanizm monet, więc to jest jeszcze dodatkowo podłączone do mechanizmu. Więc jakbym to odpiął, to faktycznie byłoby niezależne, ale pozostałyby nam wyglądające kable, które idą nam aż na sam dół. Poza tym wbudowaliśmy w automat coś, czego normalne automaty nie mają. Guziki boczne, osobne od panelu, do grania w pinbole, i one również nie pozwoliłyby nam w taki prosty sposób odpiąć tego kabla. Prostym rozwiązaniem tego problemu byłoby
przygotowanie gniazda podobnego do tego. Wszystkie 5 kabli z jednej strony wchodzi, z drugiej strony wychodzi. Można je po prostu rozpiąć. Tego nie zrobiłem wcześniej. Być może, jeśli starczy nam czasu podczas remontu, zrobię to teraz tak, żeby faktycznie dało się to zwyczajnie rozdzielić jednym gniazdem. Co mamy po kolei do zrobienia, żeby był ponownie użytkowy? Żeby działał, wystarczy podpiąć do niego nowy komputer i wtedy będzie działał. Co nie znaczy, że będzie gotowy, bo nie możemy go zostawić oczywiście kompletnie nagiego, bez logo. Musimy zlutować kable na nowo. Potrzebny będzie kompletnie nowy lut. A trzeba skończyć wykończenia. Do tej pory nie nałożyliśmy po tylu latach jeszcze pokryw z głośników. Cały czas szukam odpowiednich, tak żeby nie wypłacić się w milionach. Musimy zaprojektować tą stronę ściany. Dawno, dawno temu myślałem po prostu o zamontowaniu tu mojego monitorka. Mamy dużo zbędnych monitorów, a można by je zmirrorować tak po prostu, żeby świetlałyby to, co się dzieje na ekranie, dla na przykład ludzi, którzy siedzą na sofie. Albo domontować do tego ekranu touchscreen i zrobić z tego centrum multimedialne. Okej, inne pytanie. Co zdążymy zrobić dzisiaj? Co zdążymy zrobić dzisiaj? Nie zrobimy wszystkiego w jeden dzień, więc wszystkiego na pewno nie. Musimy zdecydować, co możemy zrobić już, a co może poczekać. Sprawa polega na tym, że chciałbym w trakcie przygotowywania materiału jednocześnie móc to robić tak, żebym miał dość materiału na wszystkie odcinki. Więc nie możemy zrobić rzeczy w odwrotnej kolejności. Na przykład, jeżeli pomalujemy coś dzisiaj, to zamkniemy, a w przyszłym odcinku będę chciał pokazać, jak się kabluje, to już będzie problem, bo byśmy musieli znowu wszystko niepotrzebnie rozbierać. Okay. Więc trzeba by to było zrobić w takiej kolejności, w jakiej budowalibyśmy automat, tak żebym miał materiał do każdego z odcinków już załatwiony z góry. Ale to na materiał drugokanałowy będzie idealne, po drobnym przycięciu. Więc jak widzicie, pracy z automatem jest niezwykle dużo. Jest to też rzecz bardzo kosztowna. No i zajmuje od cholery miejsca. Pierwszą rzeczą, którą zajmiemy się dziś, chociaż nie będzie to pierwsza rzecz, która pojawi się w poradniku, to zainstalowanie nóżek. Te możecie prawdopodobnie dostać w IKEA i wielu innych miejscach. Nam pozostały po ostatnim remoncie i składaniu mebli. I one pomogą nam w dalszej pracy, bo będziemy mogli swobodnie poruszać automatem, w miarę swobodnie, po podłodze. Pamiętajcie przy instalacji swojego, że dodadzą waszemu automatowi parę centymetrów wysokości, jeżeli ledwo mieści się w drzwiach, a jest takie prawdopodobieństwo, wtedy może się już przestać mieścić. Okej, Arndweł, wydaje mi się, że to wystarczy jak na pierwszy dzień przygotowywania do naprawy tego ustrojstwa. Zobaczymy się następnym razem i oczekujcie wkrótce naszego samouczka na www.arneu i na naszym głównym kanale. Do zobaczenia! Pa!